Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Kilka dni temu Cristiano Ronaldo zszokował cały świat futbolu, udzielając bardzo kontrowersyjnego wywiadu, w którym wyznał, że czuje się zdradzony przez Manchester United oraz że nie ma szacunku do Erika Ten Haga. Dzisiejszy materiał w całości będzie poświęcony aktualnej sytuacji Portugalczyka. Czy to koniec Ronaldo w Manchesterze? Jak Bruno Fernandes potraktował klubowego kolegę podczas zgrupowania kadry? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dziękuję wam również serdecznie za ostatnie zasięgi pod poprzednim materiałem. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Zacznijmy od samego początku. Cristiano Ronaldo latem 2021 roku po długiej sadze transferowej przeniósł się z Juventusu do Manchesteru United. Jak się okazuje, w tamtym czasie bliżej Portugalczykowi było do przenosin do niebieskiej części Manchesteru. Jednak na powrót do ekipy Czerwonych Diabłów namówił go sam Sir Alex Ferguson, z którym Cristiano Ronaldo współpracował w trakcie swojego pierwszego epizodu w Anglii. Sezon 2021-2022, mimo iż dla United raczej był słaby, to sam Ronaldo prezentował dobrą formę, zostając najlepszym strzelcem Czerwonych Diabłów. Portugalczyk na 39 rozegranych spotkań zdobył 24 gole oraz dorzucił do tego 3 asysty. W poprzednim sezonie to głównie Cristiano Ronaldo ciągnął zespół z Manchesteru i aż strach pomyśleć, co by było, gdyby w tamtym okresie nie pojawił się Portugalczyk. Być może w tym sezonie nie oglądalibyśmy United nawet w Lidze Europy, co dla tak potężnej marki byłoby tragedią. Latem 2022 roku byliśmy świadkami kolejnej potężnej sagi transferowej z udziałem Ronaldo, a z mediów docierały informacje, że agent Portugalczyka oferuje jego usługi niemal każdemu klubowi z europejskiej czołówki. Warto wspomnieć, że Ronaldo nie wziął udziału w turnieju przygotowującym drużynę do zmagań w kolejnym sezonie. Manchester podał wówczas, że wynikało to z osobistych problemów rodzinnych Portugalczyka, w co nikt w tamtym okresie nie wierzył. I tak też zaczął się sezon 2022-2023, w którym Cristiano Ronaldo pełni rolę rezerwowego w Manchesterze United. Często wchodząc z ławki, a portal Who Scored podał według przeprowadzonych wyliczeń, że jest on najgorszym zawodnikiem United w aktualnym sezonie. Skandale wokół Ronaldo z dnia na dzień pojawiały się coraz częściej, jednak trener Erik ten Hag przekonywał, że potrzebuje Portugalczyka w drużynie. Kiedy nastąpiła przerwa w sezonie z uwagi na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Katarze, Cristiano Ronaldo udzielił bardzo kontrowersyjnego wywiadu, w którym opowiedział, że czuje się zdradzony przez Manchester United oraz że nie ma szacunku do Erika ten Haga. Posłuchajcie sami. They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other two or three guys there around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that. I don't know, but listen, I don't care. I'm always people should listen the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw no evolution in the club. The progress was zero. For example, we have an interesting point that how the club as Manchester United after sack Ole, they bring sport directive Ralf Rangnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. A bigger club like Manchester United bring sport directive. Surprise not only me, but
all the world, you know, nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym, even some points of technology, the kitchen, the chefs, which is I appreciate, lovely persons. They stop in a time, which is it surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure, but unfortunately, we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23, so surprised me a lot. W powyższym fragmencie zabrakło kilku ciekawych wypowiedzi, przez które Cristiano spalił sobie pewne mosty. Erik ten Hag, nie mam do niego szacunku, bo on sam też mi go nie okazuje. Wayne Rooney, nie rozumiem dlaczego aż tak mnie krytykuje. Pewnie chodzi o to, że on już zakończył karierę, a ja wciąż występuję na najwyższym poziomie. Nie będę już dodawał, że lepiej też od niego wyglądam. Choć to prawda, Portugalczyk zdradził co było powodem jego absencji w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To coś co mnie bardzo boli, bo wątpili w moje słowa, że miałem problemy, zwłaszcza Bell i Gio. Spędziliśmy tydzień w szpitalu, bo Belle miała duży problem. Nie pojechałem na okres przygotowawczy z tego powodu, bo nie mogłem pozwolić, aby coś się stało mojej rodzinie, gdy ja będę przygotowywał się do nowego sezonu. Myślę, że to nie było fair, gdybym opuścił rodzinę na rzecz okresu przygotowawczego. To dlatego nie pojechałem. Cóż, te wypowiedzi dobitnie świadczą o tym, że Manchester United musi jak najszybciej znaleźć sposób na rozstanie się z Cristiano. Nie sposób sobie bowiem wyobrazić dalszej współpracy na linii Ronaldo-Ten Hag. Nie po tak mocnych słowach rzuconych w przestrzeń publiczną. Gdyby Portugalczyk sfrustrowany, rozżalony, niezadowolony ze swojej roli w zespole, poprzytykał się z holenderskim szkoleniowcem w bezpośredniej rozmowie, to okej. Można byłoby uwierzyć, że sytuacja jest do odkręcenia. No ale skoro CR7 postanowił podzielić się swoimi odczuciami z całym światem, to wkroczył na drogę, z której nie ma odwrotu. To wojenna ścieżka, to komunikat, mam już wszystko gdzieś, wykładam karty na stół. Słowa Ronaldo na temat rangnika również dają do myślenia. Jasne, zatrudnienie Niemca nie było najlepszym pomysłem władz United. No ale jak rangnik miał sobie na Old Trafford poradzić, skoro CR7 podszedł do niego z takim lekceważeniem, czy wręcz pogardą? To po prostu toksyczne. Podobnie jak fakt, iż Cristiano nie potrafi przyjąć krytyki nawet od osoby tak życzliwej Manchesterowi United jak Wayne Rooney. Aż trudno wierzyć, że tego typu żale wylewa z siebie 37-letni facet. Jak wygląda z kolei reakcja otoczenia wokół Manchesteru United? Władze klubu są zaskoczone wypowiedzią Cristiano oraz nałożyły na niego karę w wysokości 1 miliona funtów. Z kolei klubowi koledzy czują spory dystans do Ronaldo. Świetnie o tym świadczy nagranie z przywitania Cristiano z Bruno Fernandesem na zgrupowaniu kadry. Do całego zamieszania odniósł się również Rio Ferdinand. Posłuchajcie sami. I'm quite clear with this situation. Cristiano Ronaldo doesn't want. It's over now. It's over. Yeah, that love affair with Man United is finished right now. The book's been closed. Never play again. So he snookered the club and put them into a position where there's no way back. Whether anyone at the club wanted to keep Cristiano, they can't now after what he said. If that interview was 2 minutes long and not however long it's going to be, an hour or 2 hours. It's only 90 minutes of the season, by the way. And he said that. Comment there that I don't respect the manager. Yeah. Regardless of anything else is said, that is going to be the reason why he goes. Like I said before, I'll reiterate that same point. I played with players, Van Nistelrooy, Roy Keane, David Beckham, before I was there, Jaap Stam, all players the manager booted out of the football club because he said that they thought they were players, that they were bigger than the club at the time, and for different reasons. All of them reasons, by the way, were nothing like what we've seen. Wszystko wskazuje na to, że współpraca na linii Cristiano Ronaldo Manchester United dobiega końca i po Mistrzostwach Świata w Katarze zobaczymy Portugalczyka w nowych barwach. Gdzie mógłby trafić Ronaldo? Wokół jego nazwiska pojawia się dużo spekulacji, a najgłośniej mówi się o Bayernie Monachium oraz Paris Saint-Germain. A wy jak oceniacie zachowanie Cristiano Ronaldo? Zgadzacie się z jego wypowiedzią, czy może wręcz przeciwnie? W jakim klubie chcielibyście zobaczyć Portugalczyka? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!